Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, o ekologii i o takim nieco bardziej świadomym i zrównoważonym podejściu do życia. Dzisiaj temat zdecydowanie bardziej naukowy, ponieważ porozmawiamy o chemii. O chemikaliach, a nawet o toksycznych chemikaliach, także będzie całkiem poważnie. I jeżeli słuchacie mnie regularnie, to pewnie zauważyliście, że ja łączę w tym programie pozornie niepasujące do siebie dziedziny, ale doszłam ostatnio do wniosku, że taką moją misją jest, może to jest duże słowo, przymierze, ale takie połączenie tego, co pozornie ze sobą nie działa, tego, co może nie pasować, połączenie nauki z intuicją, ale to wszystko dla mnie łączy się w taką jedną holistyczną całość, bo głęboko wierzę w dokształcanie się i czerpanie z różnych źródeł po to, aby móc wyrobić sobie własne zdanie na jakiś temat, ale też cały czas to zdanie poszerzać, zmieniać i po prostu otwierać się na różne perspektywy. To tyle słowem wstępu, natomiast przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, tak jak powiedziałam, mówimy o chemii. Moją gościnią jest naprawdę wyjątkowa osoba. Słuchajcie, jest to doktor nauk medycznych i biotechnolog pani Aleksandra Rutkowska, która jest prezeską Detox, czyli projektu, o którym dowiecie się w tym odcinku, ale również jest wykładowczynią Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Temat, który dzisiaj poruszymy, to jest zagadnienie, z którym spotkałam się mniej więcej 2 lata temu, a zostało mi ono przybliżone szczególnie podczas mojej podróży do Tajlandii, do wyjątkowego miejsca, o którym wielokrotnie mówiłam i chętnie Wam podlinkuję mój podcast solowy, w którym opowiadam o tym niesamowitym wyjeździe. Tam po raz pierwszy spotkałam się z takim podejściem, że wokół nas są substancje toksyczne, chemiczne, wokół nas mam na myśli praktycznie wszędzie, które działają na nas bardzo negatywnie. I ja wtedy byłam w szoku, zresztą osoby, które mnie tego uczyły, były w szoku, że ja zainteresowana zdrowiem, ekologią, wcześniej o tym nie słyszałam. Natomiast na początku takie podejście właśnie eko, jeśli chodzi o te substancje chemiczne w naszym otoczeniu, wydawało mi się mocno przesadzone. Pamiętam, że właśnie tam w Tajlandii nie używało się żadnych perfum, żadnych perfumowanych kosmetyków, środków czystości czy środków do prania. Wszystko było bardzo naturalne i dla mnie to wydało się takie dziwne i wręcz powiedziałabym radykalne. I słuchajcie, musiało minąć 1,5 roku, żeby ten temat na poważnie do mnie wrócił, bo choć częściowo te argumenty do mnie przemówiły i starałam się dokonywać nieco bardziej odpowiedzialnych wyborów, iść w kierunku naturalnych kosmetyków, czy zastanawiać się, skąd pochodzi dany surowiec, czy dane opakowanie, no to niestety bez tego czynnika pod tytułem badania naukowe i autentyczne liczby, no nie zadziałało to na mnie i powiem Wam, że wierzę w to, że ten odcinek to jest prawdziwa rewolucja, bo ten odcinek dla mnie był mocno transformacyjny. Ta rozmowa sprawiła, że ja już nie jestem w stanie spojrzeć na ten temat w taki ignorancki sposób, w jaki robiłam to wcześniej. Zatem przechodząc do konkretów, dzisiejsza rozmowa jest poświęcona toksycznym cząsteczkom, którymi otaczamy się w swoim domu, w łazience, w kuchni, które mamy na talerzu, które mamy w pracy, które są po prostu praktycznie wszędzie. Zgłębiamy to, co to są za substancje. Mówimy głównie o substancjach endokrynnie czynnych, co już pięknie wyjaśni nam pani Aleksandra. Następnie omawiamy przeróżne sfery życia, w których możemy znaleźć te substancje i poznajemy alternatywy, poznajemy rozwiązania i sposoby na to, żeby te substancje wyeliminować, zastąpić czymś lub po prostu zminimalizować ich szkodliwe działanie. Także nie dość, że jest to odcinek maksymalnie naukowy i konkretny, to jednocześnie
bardzo, bardzo praktyczny i wierzę w to, że wiele osób będzie mogło wprowadzić konkretne, proste i praktyczne, tak jak powiedziałam, rozwiązania do swojego życia. Także już kończę ten przydługi wstęp i naprawdę serdecznie Was zapraszam do wysłuchania. I jeszcze na moment kilka słów ode mnie. Może nie wszyscy z Was wiedzą, że niedawno premierę miała druga edycja codziennika, czyli wyjątkowego narzędzia do pracy nad sobą i samorozwoju, które stworzyłam wspólnie z moją przyjaciółką Małgosią Majewską-Tomasik. Codziennik powstał w formie elektronicznej i jest to notesoksiążka, która codziennie zadaje Ci inne pytanie ułożone przez ekspertów z psychoterapii i coachingu, które pomaga Ci lepiej poznać siebie, swoje zasoby, swoje emocje, zrozumieć relacje, ale także po prostu o siebie zadbać i lepiej nastawić się do dnia dzisiejszego, jak i zaplanować swoją przyszłość. Także specjalnie dla słuchaczy podcastu mam wyjątkową promocję, o której nie mówię nigdzie indziej. Na hasło podcast mam dla Was 10% zniżki na nowy codziennik. Tak jak powiedziałam, jest on w formie elektronicznej, dopasowany do Waszego urządzenia. Zawiera interaktywny spis treści, hiperłącza, numerowane strony i dużo przestrzeni na pisanie. Także zostawiam Wam szczegóły w opisie, a teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z dr Aleksandrą Rutkowską. Pani Aleksandro, bardzo jest mi miło, że przyjęła Pani moje zaproszenie i bardzo się cieszę, że udało nam się znaleźć czas, żeby się połączyć, ponieważ dzisiaj poruszamy bardzo ważny i poważny temat, temat, w którym Pani jest ekspertką. Będziemy mówić między innymi, a raczej przede wszystkim, o szkodliwych substancjach chemicznych w naszym otoczeniu. Przyznam szczerze, że nie wiem o tym zbyt wiele, ale już od wielu, wielu miesięcy, nawet lat, spotykam się z takimi opiniami, że rzeczywiście tych szkodliwych substancji wokół nas jest bardzo, bardzo dużo. I co ciekawe, chyba każdy z nas jest świadomy lub słyszał o tym, że nie jest zbyt zdrowe wdychanie spalin czy świeżej farby zarówno na ścianach, jak i na włosach u fryzjera, ale nadal wydaje mi się, że mało się mówi o tych substancjach, które rzeczywiście są wokół nas non-stop. No właśnie, więc dlaczego tak mało się o tym mówi? Z czego to wynika? Mówi się bardzo mało o tych substancjach, ponieważ one nie są do końca jeszcze poznane. To znaczy, musiało zająć bardzo, bardzo wiele lat, zanim naukowcy zorientowali się, że pewne substancje, które są w naszym otoczeniu, mogą wywoływać szkodliwe efekty, czyli zwiększać ryzyko naszych chorób, natomiast my nie widzimy ich bezpośredniego efektu. Tak jak na przykład zatrujemy się jakimiś toksycznymi substancjami, to bardzo często widzimy te efekty od razu. Natomiast w przypadku narażenia na takie substancje, jak chociażby substancje endokrynnie czynne, to my tego efektu od razu nie zobaczymy. Natomiast niestety mogą zwiększyć to ryzyko po latach, powodując zaburzenia typu rak piersi czy rak prostaty. No właśnie, te substancje, skrót do nich jest EDE, tak? Czy to jest grupa substancji, które są najbardziej szkodliwe w naszym otoczeniu? I jeżeli tak, to co to są za substancje i w jaki sposób one na nas wpływają? To nie są substancje, które są najbardziej szkodliwe w naszym otoczeniu. Niemniej jednak to są substancje, które naśladują nasze naturalne hormony. I te substancje, kiedy dostaną się do naszego organizmu, są traktowane jako cząsteczki hormonów. W związku z czym organizm traktuje je jako naturalne substancje, które stymulują odpowiednią reakcję komórek. Musimy pamiętać o tym, że układ dokrewny, czyli układ hormonalny, jest jednym z tych najważniejszych układów, które odpowiadają za nasze zdrowie. Podobnie jak układ nerwowy. On stymuluje wszystkie nasze komórki do bardzo intensywnej pracy, regulując mnóstwo różnych aspektów naszego życia. Od dojrzewania, wzrostu, prawidłowego dojrzewania narządów płciowych, czyli zdolności do rozmnażania się, ale również warunkuje to, czy będziemy długo żyli zdrowo i w dobrej formie. Zwłaszcza tutaj żeńskie hormony estrogeny mają kluczowe znaczenie, bo przecież wpływają na stan skóry, na stan paznokci, włosów, na nasze samopoczucie, na to, jak długo cieszymy się zdrowiem. Natomiast te substancje zaburzają ich działanie. I w tym momencie niestety zwiększa się ryzyko chorób. Stąd też tak bardzo duży apel jest ze środowisk naukowych, żeby zwracać uwagę na to, czym się otaczamy, bo tylko w ten sposób możemy zadbać o tą profilaktykę tych najbardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych.
No właśnie, bo te skutki, które Pani wymieniła, brzmią bardzo poważnie, więc nasuwa się wniosek, że wszyscy powinniśmy, a szczególnie kobiety, bo tak jak Pani powiedziała, nasza gospodarka hormonalna jest dosyć mocno niestabilna i łatwo ją zaburzyć, powinniśmy się tych substancji wystrzegać, ale czy to jest w ogóle możliwe? Nie jest możliwa całkowita eliminacja z ich naszego życia, bo jest ich tysiące, a nawet prawdopodobnie dziesiątki tysięcy. W związku z czym to, co w tej chwili bardzo mocno apelujemy, to obniżanie po prostu naszego narażenia. Czyli wszędzie tam, gdzie się da, zmieniajmy styl życia na taki, który będzie wolny od tych substancji, ale taki również, który będzie tym zdrowym stylem życia, czyli który chroni nas przed innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko chorób. To, co musimy być świadomi, to, że choroby cywilizacyjne, o których się w tej chwili mówi, czyli nowotwory, czyli otyłość, cukrzyca, choroby serca, niepłodność, są związane z trzema różnymi grupami czynników. Pierwsza, czynniki genetyczne. Na nie tak naprawdę nie mamy za bardzo wpływu, aczkolwiek obecne dane wskazują, że w pewnym stopniu możemy też mieć wpływ, ale o tym powiem za chwilę. Druga grupa czynników to są czynniki środowiskowe, czyli takie, które wynikają ze skażenia środowiska, jak chociażby węglowodory aromatyczne, które gdzieś tam w smogu występują, czy w spalinach, o których wspomniała Pani. I trzecia, nasz styl życia. I na nasz styl życia składają się różne aspekty, od prawidłowej diety, aktywność fizyczna oraz to, jakich używamy na przykład środków chemicznych w naszym domu czy kosmetyków oraz jakimi przedmiotami się otaczamy na co dzień, bo to wszystko sumarycznie przekłada się na wpływ na nasze zdrowie i na ryzyko tych chorób. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, że Pani właśnie wymieniła te trzy czynniki, bo wiele osób, można powiedzieć kolokwialnie, zwala winę na przykład na czynniki genetyczne, czyli mówi, no ja nie mam wpływu na to, bo u mnie w rodzinie jest taka i taka tendencja, więc cokolwiek u mnie zrobiła, to i tak prawdopodobnie zachoruję na jakąś chorobę, bo moja ciocia żyła zdrowo i co z tego? Albo z drugiej strony mówimy, nasze środowisko jest tak zanieczyszczone, że my też nie możemy nic zadziałać jako jednostka, aby sobie pomóc, bo już jesteśmy skazani na straty. A to, co Pani powiedziała, pokazuje, że my możemy mieć realny wpływ na nasz stan zdrowia i pomimo, że te substancje i tak znajdą się w naszym otoczeniu, to my też poprzez budowanie, ja to tak rozumiem, poprzez budowanie swojego systemu odpornościowego i takiej zdrowej bariery, możemy też mniej reagować na przykład na te substancje, na które nie mamy wpływu. Znaczy układ odpornościowy tutaj akurat tam za bardzo niestety nie pomoże. On bardziej działa w aspektach mikroorganizmów i patogenów. Natomiast sprawny układ hormonalny, sprawny układ, nazwijmy to ogólnie metaboliczny, czyli jak gdyby możliwość usuwania tych związków dzięki sprawnej wątrobie i nerkom sprawia, że my możemy się tych substancji pozbyć z organizmu. To nie jest tak, że wszystkie plastiki są złe i wszystkie przedmioty czy chemia zawierają cały miliard substancji, która jest w takim stężeniu, że my nie mamy już wyjścia. Na szczęście w tej całej sytuacji jest to, że te substancje wydzielane są na bardzo niskim poziomie z poszczególnych przedmiotów. W związku z czym racjonalny wybór różnych alternatyw i poprawny styl życia sprawia, że nasz organizm przy niskim narażeniu jest w stanie sobie z tym poradzić i usunąć. Dzięki czemu bardzo szybko pozbywa się ich tych związków z organizmu i tych efektów nie będziemy widzieć. Zatem co my możemy zrobić jako jednostki, aby to nasze otoczenie było jak najmniej toksyczne i żeby nasz organizm jak najlepiej sobie po prostu radził z eliminowaniem tych substancji, na które nie mamy wpływu. Może wydaje mi się, że dosyć dobrym pomysłem będzie podzielenie to na kategorie. Zatem zacznijmy na przykład od naszego domu. Co w naszym domu, w naszym otoczeniu i to od samej podstawy, bo zakładam, że w momencie, kiedy budujemy dom lub go remontujemy, to już podejmujemy decyzje, które potem mają wpływ na to, jakie substancje wchodzą w kontakt z naszym organizmem. Owszem, jeżeli jesteśmy tymi szczęściarzami, którzy mogą sobie pozwolić na to, że jesteśmy przed budową domu, przed remontem mieszkania, wykończeniem, to warto zwrócić uwagę na produkty, które stosujemy. I tutaj trzeba szczególnie zwracać uwagę na te powierzchnie, które są naprawdę duże, a więc podłogi i ściany. Niestety to, co w tej chwili dominuje w remontach i wykończeniach domów i mieszkań, to podłogi i panele z PCV, które to mogą emitować szkodliwe substancje. Podobnie jest z farbami.
oraz z gładziami, które wykorzystywane są do położenia na tynk, zawierają mnóstwo szkodliwych substancji, w tym polimerów zawierających związki endokrynnie czynne, które niestety, jeżeli mamy wysoką temperaturę w domu, mogą emitować się do naszego powietrza i je po prostu wdychamy dzień po dniu, a w szczególności, jeżeli remontujemy na przykład pokój dla małego dziecka, albo jesteśmy kobietą ciężarną, no to tutaj te skutki mogą być naprawdę bardzo niebezpieczne. Stąd też zwracamy uwagę na jak najbardziej naturalne produkty, a więc drewno, a więc produkty ekologiczne, certyfikowane. One niestety są dużo, dużo droższe. Natomiast no jest to inwestycja w nasze zdrowie, więc warto na to poświęcić uwagę. Podobnie z meblami. Meble niestety wykonane są w większości przypadków z płyt MDF albo ze sklejki lub płyt pliśniowych, które są impregnowane różnymi substancjami, od tych bardziej szkodliwych typu formaldehyd, po też substancje właśnie, które należą do grupy związków endokrynnie czynnych. Stąd niestety z tych mebli musimy mieć świadomość, że te substancje będą się uwalniać. Podobnie jak substancje, które są dodawane do mebli tapicerowanych, ponieważ one muszą być dodawane na etapie produkcji, żeby podwyższyć temperaturę zapłonu, czyli obniżyć palność. Ze względów bezpieczeństwa jest to niezwykle istotne. Niestety to jest kolejne źródło tych substancji, które w pewnym momencie się dostaną do kurzu domowego. Tak samo sprzęt elektroniczny. To jest dosyć niestety istotne źródło narażenia na jeden z najbardziej znanych substancji, bisfenoli, głównie bisfenol A czy bisfenol S. I to jest kolejna jakby kropla, która się dodaje do tego naszego środowiska domowego. Również warto zwrócić uwagę na dywany. Dywany, które są wykonane z włókien sztucznych, mogą zawierać zarówno ftalany, jak i te substancje podwyższające temperaturę zapłonu. I niestety to jest też kolejny element, który się dokłada do całości. Dlatego też, jeżeli remontujemy czy przygotowujemy się do wykańczania mieszkania, zwracajmy uwagę na te produkty, które są jak najbardziej naturalne, czyli drewno, czyli obicia, których wiemy, że tych substancji nie będzie, skóra, szkło, metal, są w tej chwili najbardziej bezpieczne. Jeżeli jednak jesteśmy już na tym etapie, że nie możemy nic zmienić, co pewnie dotyczy większości z nas, jest kilka metod, którymi możemy sobie poradzić. Pierwsza kwestia, intensywne, regularne wietrzenie domu, pomieszczeń, codziennie, najlepiej kilka razy dziennie, zostawić otwarte okno, żeby intensywnie oczyścić powietrze z różnych substancji, które się tam znajdą. Druga kwestia to regularne odkurzanie i wycieranie kurzy, zwłaszcza na mokro. Przy czym, mówiąc na mokro, myślimy o tym, żeby wykorzystywać ściereczki wykonane z naturalnych materiałów typu bawełna, zwilżonych wodą, bez detergentów, natomiast po to, żeby usunąć skutecznie kurz, dlatego że w kurzu osadza się mnóstwo różnych szkodliwych substancji, które się wydzielają właśnie z mebli, ze sprzętu elektronicznego, z podłóg, więc w tym momencie możemy to w prosty sposób z naszego domu usunąć. Ale co to znaczy często? To znaczy jak najczęściej, codziennie, raz w tygodniu? Idealnie byłoby raz dziennie, w szczególności jeżeli wiemy, że nasze narażenie na te substancje jest duże, to znaczy sprawdziliśmy sobie, że to ilość przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, dekoracji, obrazów, sprzętu elektronicznego jest duża, więc w tym momencie warto poświęcić te parę minut i ten kurz regularnie usuwać. To dotyczy w szczególności osób, które są w tej grupie wysokiego ryzyka, a więc osoby, które mają zaburzenia hormonalne, które wiedzą, że na przykład są obciążone ryzykiem nowotworów, zwłaszcza raka piersi. To również dotyczy kobiet ciężarnych, które dosyć dużo spędzają czasu w warunkach domowych i, uwaga, kobiet karmiących piersią i małych dzieci, ponieważ te substancje przenikają do mleka, w związku z czym działają bezpośrednio na rozwijający się organizm, który potrzebuje tej stabilności hormonalnej
i wreszcie małe dzieci, które spędzają na podłodze dużo czasu i wkładają łapki do buzi, a wraz z wkładaniem łapek do buzi wkładają również kurz, który zawiera cały koktajl substancji. To na tym etapie może być to naprawdę niebezpieczne. Chciałabym dopytać, zakładając, że są wśród nas osoby, jak Pani powiedziała, które nie mają możliwości wybrać sobie, na przykład ja w tym momencie jestem w mieszkaniu, nie byłam przy jego powstawaniu, nie mam pojęcia, z czego jest to wszystko zrobione, czym zostało pokryte. Po pierwsze, czy jest jakiś sposób, żeby to sprawdzić? Jedyną możliwością, żeby sprawdzić, ile mamy tych substancji, to jest na przykład przebadanie próbki kurzu. Takie badania robiliśmy w ramach projektu m.in. Miasto na detoksie i tam ochotnicy z Gdańska, 9 rodzin, zebrało swoje próbki kurzu z domu oraz oddali próbki moczu. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jaka jest realna ekspozycja na te substancje, zarówno w środowisku domowym i jak to się przekłada na to, co znajduje się w organizmie. Okazało się, że na samym początku projektu było to bardzo duże narażenie. Natomiast ci uczestnicy brali udział w tych warsztatach Miasta na detoksie, które dawało im właśnie te rozwiązania, te proste metody zmiany stylu życia, które mogli wdrożyć w takiej formie, która była dla nich odpowiednia. I co się okazało? Po półrocznych zmianach stężenie tych substancji zarówno w kurzu, jak i w moczu spadło o połowę. Także jest to krok w kierunku tego, że to narażenie rzeczywiście spada. To później przejdziemy jeszcze do tego, co możemy robić na co dzień, bo zostało nam jeszcze kilka tych grup produktów, powiedzmy. Natomiast moje drugie pytanie dodatkowe było takie, czy te substancje są wydzielane na zawsze? Czyli kiedy kupujemy na przykład jakąś kanapę, to czy ona przez najbliższe 10 lat będzie tak samo wydzielać te substancje, czy po jakimś czasie one przestaną się emitować? Na szczęście po jakimś czasie przestaną, w związku z czym ten pierwszy okres nowości jest tym okresem, kiedy najwięcej tych substancji przenika do naszego środowiska. Dlatego też tak bardzo dużo się mówi o produktach z drugiej ręki, które pod względem właśnie bezpieczeństwa na te substancje jest dużo, dużo wyższe. I tutaj też uwaga troszeczkę zmieniająca może kwestię mieszkania, ale zahaczająca właśnie o to, co Pani zapytała. Również podobny problem tkanin dotyczy ubrań. Ubrania niestety, oprócz tego, że zawierają całe mnóstwo szkodliwych dodatków pod postacią barwników, metali ciężkich, pod postacią właśnie tych substancji endokrynieczynnych, które dodawane są chociażby w zaprasowywanych obrazkach doczepianych w formie naszywek, są dosączone również środkami właśnie podwyższającymi temperaturę zapłonu. Są nasączane insektycydami na czas transportu, ponieważ muszą przetrwać kilka tygodni w zamkniętych opakowaniach, więc nie mogą ani zapleśnieć, ani mogą być zjedzone przez gryzonie. W związku z czym kupując takie śliczne ubranie na wieszaku, dostajemy w pakiecie komplet mnóstwa różnych niebezpiecznych substancji. Dlatego taki drobny apel. Zanim założy się to śliczne ubranie, warto je najpierw wyprać. Pozbywamy się wtedy tych substancji i w tym momencie staje się dużo, dużo bezpieczniejsze. To jest bardzo cenna rada, a ja bym się pokusiła o jeszcze dalej idące stwierdzenie, że to może być kolejna zachęta właśnie do tego, żeby kupować z drugiej ręki, bo nie dość, że jest to lepsze dla naszej planety, to przy okazji dla naszego zdrowia i sądzę, że ten czynnik właśnie zdrowotny, osobisty może być tutaj dla wielu osób decydujący i to jest też taki niesamowity paradoks teraz, kiedy słucham Pani wypowiedzi, że wydaje nam się, że ubrania z drugiej ręki są obrzydliwe, bo ktoś je nosił, więc one są jakieś skażone, brudne, no różnego rodzaju ludzie mają skojarzenia związane z second handami. A tu się okazuje, że one mogą tak naprawdę być bardziej przyjazne dla naszego zdrowia niż to, co kupujemy z pierwszej ręki. Owszem, tym bardziej, że trzeba mieć też świadomość, że ilość ubrań, która trafia na wysypisko rocznie, przypomina mniej więcej 50 miliardów butelek plastikowych. To jest ogrom odpadów, które niestety skaża środowisko. I oprócz tego makroskopowego skażenia, które widzimy w formie pływających odpadów, niestety musimy mieć też świadomość, że te substancje przenikną do środowiska i one wrócą do nas. Wrócą na przykład z wodą, wrócą z rybami, które spożywamy, wrócą z różnymi produktami rolnymi, do których one trafiają. W związku z czym musimy mieć świadomość, że nasze wybory to nie tylko jest kwestia wpływu na nasze zdrowie, ale i na środowisko,
ale to środowisko wcześniej czy później zadziała też na nasze zdrowie. I to jest takie naczynie połączone, z którego niestety zaburzenie tej równowagi powoduje, że odbija się to przede wszystkim na nas. Ale to jest fascynujące i myślę, że to pięknie obrazuje to, że nawet jeżeli my się już pozbędziemy tej rzeczy, tego plastikowego opakowania, bo nie mamy ochoty robić inaczej i to też jest, powiedzmy, okej, ale potem my i tak wdychamy, czy właśnie pijemy tę wodę, która jest skażona naszymi śmieciami. Także mamy tutaj obieg zamknięty. Smutny wniosek, ale może właśnie tego rodzaju porównania mogą nam dać do myślenia. Druga kategoria, powiedzieliśmy o ubraniach, co też jest związane z naszym domem, z wystrojem, poniekąd są to przedmioty użytku codziennego. Drugą taką kategorią mogą być kosmetyki, ale ja bym to nawet poszerzyła też o wszelkiego rodzaju chemię w naszym otoczeniu. Dlaczego tak ważne jest to, co nakładamy na nasze ciała albo czym myjemy naczynia? Przede wszystkim zacznijmy od może takiego nawiązania do układu krwionośnego. Otóż to, co wiadomo jest, co również zostało udowodnione w badaniach podczas badań wpływu antykoncepcji hormonalnej na zdrowie, okazuje się, że inaczej działają hormony, które przyjmujemy doustnie, inaczej działają hormony, które podajemy przez skórnie. I to, co wykazano przy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, to antykoncepcja hormonalna stosowana przez skórnie jest bezpieczniejsza, ponieważ omija metabolizm wątrobowy. Czyli inaczej mówiąc, mamy efekt działania preparatu, ale obniżamy ryzyko powikłań. Przede wszystkim dlatego, że wątroba nie produkuje białek ostrej fazy, nie rośnie nam ryzyko zakrzep. Natomiast mając te dane, możemy również odnieść się do tych substancji chemicznych. Otóż jeżeli dostają się one do naszego organizmu drogą pokarmową, na przykład z produktów przechowywanych w puszkach czy w plastikowych opakowaniach, to my w prostszy sposób możemy je usunąć, ponieważ wątroba bierze udział w tym metabolizmie, usuwamy je potem wraz z moczem. Jeżeli dostaną się przez skórę, to już tak prosto nie jest, w związku z czym niestety ten efekt działania będzie dużo, dużo dłuższy, więc będzie niestety wyższe ryzyko zaburzeń. A ponieważ bardzo często te substancje są w kosmetykach, które stosujemy na większą powierzchnię ciała, jak na przykład balsamy, no to tutaj ta powierzchnia wchłaniania jest wtedy dużo, dużo większa niż w przypadku innych dróg narażania. I dlatego też tak bardzo ważne jest zwracanie uwagi na to, jakie kosmetyki stosujemy i jakie środki chemiczne. Okazuje się bowiem, że niestety, ale w większości kosmetyków tradycyjnych te substancje są wykrywane. I one są wykrywane albo jako półprodukt dodawany na etapie produkcji, albo na przykład przenikając opakowania. I to skutkuje tym, że jeżeli stosujemy całą gamę różnych kosmetyków, no to ta liczba źródeł narażenia w naszym domu rośnie. W takim razie, czego należy się wystrzegać w tych produktach? To, na co na pewno należy zwrócić szczególną uwagę, to na produkty służące do układania włosów, do stylizacji włosów oraz do malowania paznokci, ponieważ w tych produktach najczęściej mamy te substancje, które są dodawane chociażby po to, żeby właśnie tworzyć polimer pokrywający płytkę paznokciową. Natomiast jeżeli ktoś nie może z tego zrezygnować, warto jest wtedy spróbować ograniczyć albo zamienić kosmetyki na te bardziej naturalne. To, co powinno budzić nasze szczególne zaniepokojenie, to wszelkiego rodzaju barwniki, które są dodawane oraz to, co jest dodawane w formie tak zwanego zapachu albo często jest to nazywane jako fragrans. Mhm. To są substancje, których producent nie musi zgłaszać, ale bardzo często dodawane są ftalany, które to mogą być nośnikiem zapachu, ale mają ten charakter endokrynnie czynny. Dlatego to, co w tej chwili wskazują badania, to, że najlepiej wybierać kosmetyki o bardzo krótkim składzie i bardzo naturalnym składzie. Czytajmy etykiety, wybierajmy te produkty, które mają rzeczywiście powyżej tego 96% składników naturalnych. Idealnie byłoby, gdyby były w szkle. Jeżeli nie mamy takiej możliwości kupna w szkle, to chociaż przełóżmy sobie do szklanego opakowania i dzięki temu mamy bezpieczne produkty. Podobnie jest z chemią.
mamy do wyboru dwie opcje. Albo stosujmy naturalne środki typu cytryna, soda oczyszczona, soda kalcynowana do prania, czy ocet. I to są naprawdę super środki, które wystarczają do zadbania o nasz dom. A jeżeli nie chcemy się bawić w naturalne produkty, to kupujmy te, które mają certyfikat Ecolabel, bo rzeczywiście ta ilość środków chemicznych tam jest obniżonej ilości i nie ma dodawanych zbędnych substancji, które mają ten charakter szkodliwy. No właśnie, czy te certyfikaty są wiarygodne? Powiedziała Pani o Ecolabel, czy są jeszcze jakieś inne, którymi możemy się sugerować? Bo ja zakładam, że ja osobiście na pewno nie jestem fanką analizowania każdego składu. O wiele pewniej czuję się, kiedy widzę naklejkę, która jest dla mnie wiarygodna i wtedy kupuję taki produkt i nie spędzam godzin na analizowaniu składu. Szczerze mówiąc, polecałabym jednak poświęcenie czasu i analizowanie składu, ponieważ oczywiście certyfikat Ecolabel jest jednym z najbardziej wiarygodnych certyfikatów, ale właśnie w związku z tym, że takich osób, które nie chcą poświęcać czasu na czytanie składu, jest na pewno dużo, dużo więcej, to mamy całą pulę nieuczciwych producentów, którzy wykorzystują różne dziwne skróty typu eko na swoich opakowaniach, a nie ma to nic wspólnego ze składem. Także niestety warto jednak poświęcić chwilkę, zerknąć, zrobić sobie listę produktów, które nam służą i które są w porządku i tego się po prostu trzymać. A jakie są substancje właśnie przede wszystkim w kosmetykach, które powinny od razu zapalać w naszej głowie czerwone światło? To, co powinno zapalić w naszej głowie szczególne światło, to parabeny, których rakotwórczość nie została potwierdzona, niemniej jednak one mają potencjał endokrynieczny, więc dokładają swoją cegiełkę do zaburzeń. Wszelkiego rodzaju zapachy, barwniki oraz substancje, których nazw nawet ciężko byłoby przytoczyć w formie ustnej, ale są dodawane jako substancje na przykład przedłużające trwałość albo działające mikrobójczo, bakteriobójczo i one są oczywiście bardzo niezwykle istotne z punktu widzenia trwałości produktu i bezpieczeństwa, ale niestety są takimi substancjami, które mogą wywołać szkodliwe działanie. I tutaj taką szczególnie może znaną substancją jest triklosan, który z jednej strony dodawany jest do produktów przeciwtrącikowych, ale z drugiej strony, dostając się do środowiska wodnego, mocno zwiększa ryzyko oporności bakterii. A ponieważ w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że już pojawiają się szczepy absolutnie odporne na wszystkie antybiotyki, które człowiek wymyślił, no to generowanie kolejnych takich szczepów jest wysoce niebezpieczne. A jeżeli chcielibyśmy się nauczyć czytać składy i rozpoznawać te substancje, to czy są jakieś wiarygodne źródła informacji, czy takie instruktaże na przykład dostępne w internecie? Tak, jest całe mnóstwo takich instruktaży, jest całe mnóstwo blogów, portali, które wyjaśniają, czym są skróty i jak czytać informacje na etykietach. Jedną z takich jakby aplikacji, która na pewno nam będzie mogła pomóc, to aplikacja, którą tworzy Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i tam za pomocą tej aplikacji będzie można sprawdzić, w jaki sposób są dodawane te substancje i które są z nich szkodliwe i czy warto ten produkt kupić, czy go odłożyć na półkę. A czy ta aplikacja już działa? Jest już dostępna, także można ją pobrać ze sklepów internetowych. Można sobie zainstalować i sprawdzać produkty. Ja podam wszystkie szczegóły oczywiście w opisie i zachęcam i sama się będę edukować. Natomiast wspomniała Pani o tych opakowaniach, o tym, że nie powinniśmy raczej wybierać produktów w plastiku, a jeżeli już kupimy taki kosmetyk, to warto go przełożyć do szkła. Dlaczego? Czy ten plastik, rozumiem, że ten plastik reaguje z kosmetykiem? Tak. Najpierw skupmy się może na tym, że plastik plastikowi nie równy. No mamy właśnie, co z tym plastikiem? Tak, mamy całe mnóstwo różnych tworzyw sztucznych, które są mniej lub bardziej bezpieczne. Generalnie to, na co warto zwrócić uwagę, to na oznakowanie w trójkącie. Mamy cały szereg cyfr, a właściwie nawet i liczb w trójkątach, które mówią nam o tym, w jaki sposób produkt może ulec, być poddawany recyklingowi, ale od razu mówi nam o tym, z jakiego tworzywa jest dane opakowanie. I tak,
Jedynka to polietylen, który jest uznawany za bezpieczny. Niemniej jednak powszechnie stosowany w butelkach do wody i napojów może powodować przenikanie substancji typu bisfenol czy ftalan. Tak przynajmniej wskazują badania wód z różnych grup producentkich, które wykazywały wykrywanie tych substancji w wodzie, a im bardziej ta butelka była eksponowana na słońce czy na warunki niskiej temperatury w lodówce, tym więcej tych substancji później w wodzie wykrywano. Mamy później opakowania 2, 4 i 5 i tutaj mamy polietylen, polipropylen o niskiej albo wysokiej gęstości i to są produkty, które wydają się być bezpieczne. Znaczy wydają się być bezpieczne pod względem wydzielania substancji endokrynnie czynnych, ich tam nie powinno być. Zdarzali się producenci, którzy jednak dodawali substancje, które właśnie są niepożądane. Niemniej jednak większość producentów trzyma się tego, że tych substancji nie ma. Więc jeżeli mamy produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością, oznaczony 2, 4 i 5, powinien być bezpieczny, przynajmniej pod kątem tych substancji endokrynnie czynnych. Niemniej jednak mówi się o tym, że z tych tworzyw mogą uwalniać się cząsteczki mikroplastiku, które również zjadamy i którego efektu nie możemy na dzień dzisiejszy przewidzieć. Wiemy, że on jest w organizmie, jest ciałem obcym, więc prawdopodobnie może wywoływać się jakiś stan zapalny lokalnie, a to zwiększa ryzyko chociażby na przykład nowotworu, ale na dzień dzisiejszy nie ma badań, które by to jednoznacznie udowodniły. Więc mamy świadomość, ale efekty poznamy dopiero pewnie za paręnaście lat. Natomiast to, co trzeba szczególnie unikać, to opakowania, które mają oznaczenie 3. I tutaj najczęściej to nie są opakowania, ale produkty wykonane z PCV i one mnóstwo substancji endokrynnie czynnych wydzielają. Oraz 6 i 7. Szóstka, polistyren. Z niego wykonane są na przykład kubeczki do gorących napojów na stacjach benzynowych, bądź też opakowania styropianowe, w których czasami zabieramy żywność na wynos i niestety pod wpływem temperatury te substancje endokrynnie czynne do produktów mogą przenikać. Natomiast siódemka, tak zwane tworzywa inne, to jest bardzo otwarta karta, ponieważ na tym etapie nie ma obowiązku podawania, co jest dodawane z plastyfikatorów czy substancji endokrynnie czynnych i w efekcie możemy mieć cały koktajl różnych substancji, o których nie wiemy, więc siódemek lepiej zdecydowanie unikać. To ja zadam pytanie takie mocno prywatne, bo ciekawi mnie pewna kwestia. Jest teraz dużo się mówi o zmianach klimatu. Ja sama staram się dokonywać jak najbardziej świadomych wyborów pod kątem naszej planety i na przykład ostatnio pojawiło się coraz więcej produktów powiedzmy kosmetyków, które są dostępne w opakowaniach z recyklingu, czyli jest to opakowanie, które ja uważam na pierwszy rzut oka za plastikowe, ale ono zostało powtórnie, ten plastik został powtórnie wykorzystany i teraz mam nowy szampon czy nawet płyn do naczyń. No właśnie, w jakiej to kategorii możemy znaleźć i czy to jest dobre rozwiązanie dla nas? To jest bardzo trudne pytanie, bo z punktu widzenia rzeczywiście ekologicznego ten plastik dostaje drugie życie. Ale musimy mieć świadomość, że te substancje endokrynnie czynne są właśnie po to wykorzystywane w plastiku, żeby na etapie produkcji móc ten plastik przerobić na coś nowego. Także dzięki właśnie dodatku bisfenolu A możemy uzyskać plastyczność materiału. Stąd butelka uzyskuje kształt butelki, opakowanie ma taki, a nie inny charakter, czy obudowa laptopa wygląda w ten, a nie inny sposób. W związku z czym mamy ponownie dodatek tych substancji i ponownie dostajemy koktajl tych substancji do naszego organizmu. Dlatego też to, co jakby zostało w tej chwili dosyć mocno wypośrodkowane, to żeby w trosce o naszą planetę i o nasze zdrowie zwrócić uwagę nie na recycling i na produkcję nowych opakowań, ale wykorzystywać te materiały, które można ponownie wykorzystywać bez konieczności dodatku szkodliwych substancji, czyli szkło, czyli stal szlachetna, a więc dwa materiały, które można wielokrotnie używać bez szkody dla środowiska i bez szkody dla naszego zdrowia.
czyli tak naprawdę wrócić do tego, co było przed 30 latami. Tak, albo po wykorzystaniu produktu móc zwrócić opakowanie do producenta, tak aby on mógł ponownie ten krem tam załadować, czy też stworzyć nowy, ale po prostu, no tak, powrót do korzeni, myślę, że to z wielu stron do nas krzyczy to hasło, ale jeszcze nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. W każdym razie ja wierzę w to, że teraz będzie szkło z recyklingu, a nie tylko plastikowe opakowanie z recyklingu. I też ciekawi mnie taka kwestia, bo jak wiadomo, mamy do czynienia ze zjawiskiem greenwashingu i tak jak Pani powiedziała, osoby niedoświadczone na przykład w czytaniu składu często nie zwrócą uwagi na certyfikat, a na hasło, że to jest eko, naturalne, za czym nie idzie nic tak naprawdę. Zatem na przykład mamy produkt w szkle, ale przykrywka jest plastikowa. Czy to jest kompletne mydlenie oczu, czy to już nam daje coś pozytywnego? To już daje nam coś pozytywnego, dlatego że większość produktów ma jednak kontakt z opakowaniem. Ta przykrywka ma minimalny kontakt, a jeżeli już ma, to przez krótką chwilę, w związku z czym to narażenie na przejście substancji jest dużo, dużo niższe. Stąd te takie drobne kroki zmiany są naprawdę bardzo pozytywne i wielki szacun dla wielu producentów, którzy zdecydowali się na zmiany i wprowadzenie alternatyw. I to jest naprawdę w ostatnim roku, dwóch, ogromny skok w aspekcie i produktów kosmetycznych, i produktów żywnościowych, i produktów chemii gospodarczej, że nagle pojawiają się dostępne dla większości z nas produkty, które możemy wykorzystywać. I to jest oczywiście długa jeszcze droga przed nami, natomiast bardzo się cieszę z tego, że też świadomość konsumentów rośnie i ta wiedza ogólnodostępna, dzięki czemu sami możemy podejmować te decyzje i mamy przynajmniej możliwość realizacji tych decyzji, bo nie jest to wyprawa jak po złoto, czy jakaś w ogóle kompletnie odjechana historia, że musimy zdobyć produkt, który jest nieosiągalny, bo te produkty już się powoli gdzieś tam pojawiają. A jakie zmiany właśnie w ostatnich miesiącach, latach dostrzegła Pani takie największe, właśnie jeśli chodzi o produkcję tego rodzaju produktów, tak, kosmetyków czy chemii? Przede wszystkim zwiększyła się dostępność produktów naturalnych wśród kosmetyków. Jest naprawdę ogromny wybór w sieciówkach produktów, które mają już prawie 99% składników naturalnych i rzeczywiście to, co piszą na opakowaniu, pokrywa się ze składem, który podają i jest to super. Druga kwestia, produkty dostępne żywnościowe, czyli takie, które są sprzedawane luzem albo produkty bio w kategorii owoców i warzyw i wreszcie całe mnóstwo produktów o super składzie w aspekcie wędlin czy produktów, które z puszek przewędrowały z powrotem do słoików, czyli na przykład kukurydza, groszek konserwowy czy ryby, które przechowywane w puszkach są ogromnym źródłem bisfenolu A, w związku z czym musimy być tego bardzo, bardzo świadomi i jeżeli chcemy wybrać sobie konserwę rybną, to wybierzmy ją w słoiku, będzie zdecydowanie zdrowsza. No właśnie, pięknie Pani przeszła do tematu jedzenia. Myślę, że to jest też temat rzeka i ja co prawda ryb nie jem, więc nie interesowałam się tym tematem, ale kwestia tego, czy kupować puszki, interesuje mnie od jakiegoś czasu. Ja z przyczyn ekologicznych staram się kupować na przykład strączki na wagę, tak żeby ominąć w ogóle jakiekolwiek opakowanie do własnego worka. Natomiast moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście te puszki, kiedy mamy w nich warzywa, czy to są pomidory, czy to jest fasola, czy to jest właśnie kukurydza, czy one są wszystkie tak samo szkodliwe? To znaczy tak, zacznijmy od tego, że dlaczego puszka jest w ogóle szkodliwa. Otóż wnętrze większości puszek wyścielanych jest żywicą epoksydową, która zawiera bisfenol, po to, żeby nie korodowała, kiedy jest przechowywana długo na półkach sklepowych. Natomiast niestety wewnątrz takich puszek mamy produkty o charakterze kwaśnym, o charakterze zasadowym, mamy dużo dodatek soli, albo tłuszczu, czy cukru. I niestety dodatek tych substancji sprawia, że część tego bisfenolu niestety migruje z puszki do produktu żywnościowego. I takie produkty możemy podzielić na trzy grupy. Takie, które mają niską narażenie,
czyli głównie napoje przechowywane w puszkach, czy to napoje alkoholowe typu piwo, czy napoje bezalkoholowe. Na drugim miejscu mamy kategorię produktów z kategorii warzyw i owoców, czyli groszek, ananasy, brzoskwinie. Ale tutaj uwaga, wykorzystujmy tylko produkt, nie wykorzystujmy zalewy. Mhm. A najlepiej, żeby taki groszek, kukurydzę na sicie przelać jeszcze bieżącą wodą i nie przechowywać już po otwarciu w puszce, tylko przełożyć do szklanego opakowania. Natomiast w zalewie znajdziemy najwięcej tych substancji, w związku z czym dodawanie jej do gotowania nie jest najlepszym pomysłem, a już na pewno nie dawanie dzieciom soku z ananasa czy brzoskwini tej zalewy, bo tam mamy cały komplet tych substancji, które nie do końca są zdrowe. Już o cukrze nie wspominając. Miałam przyjemność pić wielokrotnie. Ja się uczciwie przyznaję też, zanim poznałam wiedzę na ten temat, wielokrotnie korzystałam z puszek, podobnie jak pomidory w puszce. Mhm. No właśnie, a to jest tak powszechny produkt przecież. Tak, idąc za radami Nigeli Lawson, wlewałam wrzątek do puszki, żeby jeszcze wypłukać resztki koncentratu i dodać do zupy pomidorowej. W tej chwili wiem, jak wielki, ogromny błąd robiłam i zamieniłam produkty puszkowane na szkło, nawet kosztem tego, że niestety nie zawsze dostaję pomidory w szkle, tylko pastatę pomidorową, no, ale niestety coś za coś. Natomiast to, na co zwrócić trzeba szczególną uwagę, to produkty mięsne i rybne przechowywane w puszkach, ponieważ tam ilość tłuszczu zwiększa bardzo wybitnie usuwanie bisfenolu z polimeru i przedostawanie się do tego, co zjemy. I w szczególności to, co badania wskazują, najwyższe stężenia bisfenolu wykrywano w tuńczyku. I dlatego też warto... Tak powszechnym. Tak, tak powszechnym. Zatem tuńczyk też nie jest do końca idealnym wyborem, bo to jest ryba, która żyje długo, w związku z czym bardzo dużą ilość substancji w swoim życiu kumuluje i niestety żyje też w miejscach, które są mocno skażone. Więc sama ryba zawiera mnóstwo metali ciężkich, w tym rtęci. A rtęć jest zarówno neurotoksyczna, czyli działa na nasz układ nerwowy, i jest endokrynnie czynna, czyli działa na nasz układ dokrewny. A więc działamy sobie na dwa najbardziej istotne z punktu widzenia naszego życia i zdrowia układy, które decydują o całym naszym funkcjonowaniu. I o ile przy dorosłej osobie nie ma to jakiegoś takiego większego znaczenia, bo jeżeli zjadamy raz na jakiś czas kanapkę z tuńczykiem czy sałatkę z tuńczykiem, to nam to nie zaszkodzi, bo sobie z tym poradzimy. O tyle problem pojawia się wtedy, kiedy po pierwsze jemy to często i jest podstawa naszej diety, po drugie, jesteśmy kobietą w ciąży, ponieważ te substancje przenikają przez łożysko. A na tym etapie rozwój prawidłowy układu nerwowego i układu hormonalnego jest kluczowy. To jest niestety wielka obecnie obawa całych środowisk naukowych, ponieważ okazuje się, że te substancje są niezwykle istotne w warunkowaniu prawidłowym płci. Ponieważ kiedy mamy do czynienia z rozwojem płci męskiej, to ona zależy przede wszystkim od tego, czy mamy obecność chromosomu Y. Chromosom Y warunkuje nam, że obopłciowa gonada przekształci się w jądra, które będą mogły produkować testosteron, kluczowy hormon z punktu widzenia rozwoju płci chłopca. I teraz w momencie, kiedy w środowisku rozwijającego się płodu pojawią się substancje o charakterze endokrynnie czynnym, które najczęściej naśladują żeńskie hormony estrogeny, pojawia się problem, ponieważ organizm nie jest w stanie rozpoznać, który bodziec jest tym prawidłowym. I to, co ostatnie lata pokazują, to mamy wzrost częstości wad rozwojowych u chłopców, tak zwanego spodziectwa i wnętrostwa, czyli skrócenia odległości pomiędzy ujściem cewki moczowej a odbytem oraz brak zstępowania jąder, które też są zależne od tego, że na tym ostatnim etapie przed porodem nie zadziała czynnik hormonalny, który mówi nam o tym, jest ten prawidłowy moment. I to zaczyna się niestety wiązać z tym środowiskiem i czynnikami, które działają wokół nas. Stąd tak bardzo dużo apeli o to, żeby kobiety ciężarne szczególnie uważały. Po tym, co pani powiedziała,
naprawdę ograniczam mój dostęp i korzystanie z puszek. Natomiast to, co mnie ciekawi, to jak wygląda kwestia kartonikowych, kartonowych opakowań. To są chyba te z oznaczeniem tetra, tak mi się wydaje. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką, bo tak jak wspomniałam, staram się ograniczać w ogóle generowanie śmieci z przyczyn środowiskowych, ale od strony zdrowotnej. Czy taki kartonik jest bezpieczniejszy? Od puszek na pewno. Badania, które zostały przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej, wskazały, że gdyby szeregować w kolejności bezpieczeństwa opakowań, to oczywiście najbezpieczniejsze są szklane. Ale w drugiej kolejności mamy kartoniki, które i tak są wyścielane od wewnątrz różną powłokami, natomiast ta ekspozycja jest dużo, dużo mniejsza. Natomiast no, na jej samym końcu są produkty puszkowane i na nie szczególnie powinniśmy uważać. A jeżeli nie mamy wyboru, to przynajmniej minimalizować ich efekty, czyli od razu przekładać do szklanego opakowania pożywienie, nie stosować zalewy i nie kupować puszek, które są w jakiś sposób uszkodzone mechanicznie. Natomiast wracając właśnie do kartoników, czy są jakiekolwiek produkty, które można kupować w kartonie, czy z założenia też w drugiej kolejności odrzucamy i tego rodzaju opakowania? Na przykład soki, tak popularne. Mleka. Jeżeli mamy wybór w szkle, kupujmy w szkle. Jeżeli nie mamy wyboru, kupujmy w kartonikach. Aczkolwiek niestety w kartonikach najczęściej mamy jednak produkty, przynajmniej w przypadku mleka, a raczej produkty UHT niż świeże. Było kiedyś na rynku mleko w szklanym opakowaniu. Niestety producenci z jakiegoś powodu się z tego wycofali, a szkoda, ponieważ było ono zdecydowanie nawet w smaku dużo lepsze niż alternatywa w plastikowym opakowaniu. W takim razie zostaje nam szkło. Czy szkło jest zawsze bezpieczne? Jeżeli mamy niebarwione szkło, tradycyjne, zwykłe, przeźroczyste, to tak, jest to materiał bardzo bezpieczny. Poza tym służący do wielokrotnego wykorzystania, dzięki czemu no, nie obciążamy też dodatkowo środowiska. I jeszcze w kwestii jedzenia zostają takie opakowania, jak na przykład warzywa na targu, chociaż zazwyczaj w supermarketach, dostajemy je w plastikowym opakowaniu albo w plastikowej siatce, tak samo w przypadku, nie wiem, makaronów, kasz, fasoli, one też są w plastikowym opakowaniu. Może najpierw zaczynając od warzyw i owoców. Czy ważne jest to, żeby one jednak były pozbawione tego plastiku? Tutaj temat jest bardzo, bardzo szeroki. Zacznijmy w takim razie od plastiku. To, co wykazano w badaniach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to, że jeżeli mamy opakowania typu folie bardzo ściśle przylegające do skóry produktu, na przykład ofoliowanego ogórka, to rzeczywiście obserwowano migrację tych substancji do wnętrza skórki. Natomiast jeżeli mamy opakowania, które ten kontakt produktu z opakowaniem jest krótki, bądź nie ma tam za bardzo tłustych produktów, to ta migracja jest mniejsza zdecydowanie. Problem na przykład pojawia się wtedy, kiedy kupujemy kiszone ogórki czy kiszoną kapustę w plastikowych wiaderkach. Tutaj ta migracja może być i rzeczywiście zarówno w zalewie, jak i w samym produkcie te substancje znajdowane. Im produkt jest bardziej suchy, tym ta migracja jest dużo mniejsza, aczkolwiek ftalany wykrywano i w suchych makaronach, i w kaszach, i w herbacie, w związku z czym warto mieć świadomość, że jest to jakieś potencjalne źródło narażenia. W przypadku kasz i ryżu, no tutaj jest osobna kwestia, nie gotujemy ich w plastikowych woreczkach, bo pod wpływem temperatury niestety te substancje dostają się do produktu i zamiast wartości odżywczych dostajemy koktajl substancji chemicznych. A wartości odżywcze tracimy, bo one niestety przenikają do wody, którą wylewamy. Dużo łatwiej jest ugotować ryż na sypko, stosując prostą metodę. Szklanka ryżu, dwie szklanki wody, szczypta soli. Jeżeli dodajemy wrzątku, wystarczy 10 minut na małym ogniu. Mamy super produkt, który jest nie dość, że smaczny, to jeszcze bogaty w wartości odżywcze i zdrowy. Natomiast wracając jeszcze do kwestii warzyw i owoców i tego właśnie targu.
Jeżeli kupujemy produkty ze sprawdzonego źródła, gdzie wiemy, że nie stosują substancji szkodliwych, czyli pestycydów głównie, możemy spokojnie je spożywać w całości i nie przejmować się szorowaniem czy obieraniem. Jeżeli jednak kupujemy nawet na targu albo w marketach, gdzie nie mamy pewności pochodzenia tego produktu, starajmy się obierać ze skórki te produkty, które możemy. Ponieważ niestety ilość pestycydów, która jest skumulowana w takich warzywach czy owocach, jest ogromna. I to są kolejne elementy, które mają działanie endokrynnie czynne, które dokładają swoją cegiełkę. Więc jeżeli mamy kobiety ciężarne i małe dzieci, w szczególności powinny pozbywać się skórki, bo witamin i mikro, makroelementów i tak mamy w diecie sporo, w związku z czym nie stracimy zbyt dużo, jeżeli obierzemy jabłuszko ze skórki, a pozbędziemy się tych szkodliwych substancji. Ale czy są jakieś metody, nie wiem, pozbycia się tych pestycydów, jakieś metody moczenia czy używania jakichś roztworów? Ja słyszałam o osobach, które poddają takiej obróbce warzywa czy owoce przed zjedzeniem, ale nie wiem, na ile to jest skuteczne. Praca z 2018 roku, wykonana w Stanach Zjednoczonych, która wykorzystała metody chemii analitycznej i chromatografii do sprawdzenia skuteczności tej metody, niestety nie potwierdziła tej skuteczności. I to jest smutne, ponieważ bardzo wiele osób stosowało tę metodę moczenia w sodzie oczyszczonej, która miała pomóc w pozbyciu się pestycydów. Niestety nie jest ona do końca efektywna. Oczywiście wszelkiego rodzaju mycie, szorowanie dokładnie pod bieżącą wodą, zwłaszcza z odrobiną detergentu, która pozwoli, zwłaszcza w przypadku owoców, które mają wosk na swojej powierzchni, czyli jabłka na przykład, pozbyć się tych substancji w jakimś tam stopniu, ale nie będzie to tak skuteczne jak obranie. W związku z czym zamiast tracić czas na dodatkowe zbędne czynności, po prostu obierzmy to, umyjmy najpierw pod bieżącą wodą, obierzmy i dzięki temu pozbędziemy się tych substancji w krótszym czasie i bardziej efektywnie. Ale w marketach też mamy coraz więcej produktów bio, czy też od polskiego dostawcy. Czy one są Pani zdaniem wiarygodne? Jeżeli mamy produkty bio, najczęściej mają certyfikat Ecolabel i na dzień dzisiejszy, z tego co mi wiadomo, to tak, są wiarygodne, są odpowiednio przygotowywane i produkowane, w związku z czym wydają się być tą bezpieczną alternatywą do tradycyjnej, przygotowywanej żywności, a ponieważ coraz więcej badań pokazuje, że niestety problem z naszą żywnością jest ogromny, to jestem jak najbardziej zwolenniczką kupowania mniej, ale dobrych jakościowo produktów. Z tego względu, że musimy pamiętać o tym, że tych pestycydów jest całe mnóstwo i one są stosowane na różnych etapach, od hodowli, uprawy, po etap transportu. Zachęcam do przejrzenia się w markecie. Bardzo często na skrzynkach, w których są przechowane produkty, mamy konieczność podawania, jakie preparaty są dodawane w ramach konserwacji takiego produktu. I niestety to jest pula substancji, które są wybitnie szkodliwe. W samej Polsce była apel o to, żeby wycofać blisko 70 substancji o charakterze endokrynnie czynnym, które były dodawane jako pestycydy. Niestety, mimo pisanych opinii, stanowisk naukowych, nie zostało to do końca zrobione, w związku z czym musimy mieć świadomość tego kontaktu. Do tego całe mnóstwo różnych antybiotyków, które dodawane są do hodowli zwierząt. I to jest w ogóle odrębny temat, który jest dodatkowym źródłem tych niebezpiecznych substancji. Plus pamiętajmy o tych dodatkach, które dodawane są podczas przetwarzania produktów, przetwarzania mięsa do wędlin, czy nawet nabiału. Dlatego tak bardzo ważne jest czytanie składu i wybieranie tych jak najmniej przetworzonych. Znaczy, właśnie, to jest interesująca kwestia, bo ja oczywiście patrzę przez swój pryzmat, jako osoba na diecie roślinnej. Nawet nie zapytałam Pani o kwestie właśnie nabiału czy produktów w ogóle pochodzenia zwierzęcego, ale na pewno są wśród nas osoby, które raz na jakiś czas lub na co dzień taką żywność spożywają.
czy w takim razie są źródła sprawdzone? Czy da się jeść sery i mięso w XXI wieku, na przykład robiąc zakupy w markecie w taki sposób, żeby móc mieć panowanie nad tym, czy to jedzenie nie jest skażone? Na pewno musimy mieć pewną dozę zaufania do producentów, którzy podają nam na opakowaniu, że chów jest wolny od antybiotyków i że jest naturalna pasza i wolny wybieg dla tych zwierzaków. Natomiast oczywiście najbezpieczniejsze produkty są takie, które po prostu wiemy skąd pochodzą, a więc nadal z tych lokalnych upraw, gdzie wiadomo, że dba się o zwierzęta i dba się o uprawy stosując naturalne środki. I to też cały świat do tego dąży, żeby jednak zminimalizować i masowe hodowle, i masowe uprawy, bo nie jest to ani dobre dla naszego zdrowia, ani to nie jest dobre dla środowiska. I oczywiście mogą być różnego rodzaju głosy za i głosy sprzeciwu. I są różne argumenty, z którymi czasami nawet ciężko dyskutować. Niemniej jednak to, co wiadomo jest też w ostatnich latach, że podejście naszych przodków, takiego głębokiego szacunku do produktów, które spożywamy, sprawiało, że to jedzenie było dużo, dużo zdrowsze. I nawet jeżeli brakowało dostępności do wielu produktów z kategorii nawet superfoods, czy jakiegoś takiego szerokiego dostępu do mięsa, to wychodziło nam zdecydowanie bardziej na zdrowie. Dieta roślinna, dieta bogata w kasze, a przede wszystkim produkty nieprzetworzone jest najzdrowszą formą odżywiania naszego organizmu. Oczywiście dostarczanie aminokwasów zwierzęcych też jest istotne i tutaj szczególnie jajka są są jednym z najlepszych źródeł aminokwasów i substancji odżywczych. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że produkty powinny być naprawdę dobrej jakości i lepiej kupić mniej, ale lokalnie i nasze naturalne produkty, które są zdecydowanie porównywalne do tych modnych superfoods, które są tak mocno reklamowane przez różne osoby i sprzedawane w różnych miejscach. Tak, i też sprzedawane nierzadko w plastiku i przywiezione z drugiego końca świata, co nie do końca idzie w parze ze zdrowiem, a na pewno nie naszej planety. Dokładnie. Wystarczy skupić się na produktach, które dostępne są u nas lokalnie sezonowo. Skupić się na tym, co jest dostępne. Buraki, czosnek, cebula, wszelkiego rodzaju dostępne owoce, które są dostępne sezonowo, cieszmy się w sezonie, kiedy mamy do nich dostęp lub róbmy zapasy w formie zamrożenia ich we własnych zapasach, a oszczędzimy nie tylko pieniądze w ciągu całego roku, ale dostarczymy i świetnych składników odżywczych i również ograniczymy ilość plastiku w naszym życiu. Same korzyści. Miałam Panią zapytać o to, jak w takim razie kupować jedzenie, ale odpowiedź sama się nasunęła, więc ja to jeszcze podsumuję. Sezonowo, lokalnie, ze sprawdzonych źródeł mniej, ale lepiej i w ogóle im mniej opakowań, tym lepiej dla wszystkich i dla nas, dla naszego zdrowia i dla planety. I czasami jest tak, że trzeba wybrać mniejsze zło i to też jest okej, bo jeżeli jednorazowo zjemy coś z puszki, to od razu nie zachorujemy i też myślę, że to jest ważne, żeby jakby uświadomić naszym odbiorcom i w ogóle konsumentom, że to też nie chodzi o to, żeby teraz popaść w jakąś obsesję na punkcie super ekologicznego, zdrowego, nietoksycznego życia, no bo się chyba nie da. No właśnie, to takie pytanie trochę filozoficzne. Wiem, że chce Pani zabrać głos, ale ja właśnie może poszerzę to pytanie. Jak żyć w XXI wieku, który jest zanieczyszczony, który jest toksyczny? Czy to my, konsumenci, musimy być mądrzejsi? Czy rzeczywiście ta zmiana odgórna też już jest do zaobserwowania? Znaczy, jak żyć? Przede wszystkim zdroworozsądkowo. Żadna ze skrajności nie jest dobra i nigdy się nie udaje, jeżeli popadamy z jednego pomysłu w drugi. Natomiast warto być świadomym konsumentem i wybierać te produkty, które są dla nas po prostu dobre i powoli, stopniowo starać się zmienić ten styl życia, przynajmniej w tych płaszczyznach, w których jesteśmy w stanie to zmienić. Oczywiście im więcej tych zmian wprowadzimy, tym lepiej dla naszego zdrowia,
ale to musi następować na pewno krok po kroku, bo będzie inaczej jak z postanowieniami noworocznymi, skończy się po pierwszym tygodniu albo dwóch. Zmiany w systemie rządzącym na pewno są, coraz więcej jest regulacji unijnych dotyczących tych substancji, niemniej jednak jest ich tak dużo, że nie możemy być pewni, że zostaną one wycofane. Tym bardziej, że na miejscu jednej substancji pojawiają się analogi, zamienniki, których działanie jest bardzo podobne, ale w ramach regulacji mogą być wprowadzane. Dlatego też warto mieć tą świadomość, że o własne zdrowie trzeba zadbać samemu, na własnym podwórku, we własnym środowisku domowym, dzięki czemu mamy wpływ na tą naszą taką lokalną społeczność, co jest naprawdę do zrobienia i może przynieść efekty globalne, bo pamiętajmy, że kiedy zmieniamy nasz styl życia i zrobi to coraz więcej osób w obrębie własnych działań, to zaczynają być coraz większe grupy, a przekłada się to później na środowisko, zmniejszając efekcie dalszy wpływ środowiska na nas. Pięknie to Pani ujęła, zgadzam się w pełni. Proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec, gdzie można Panią znaleźć, bo Pani też edukuje, i może kilka słów właśnie o projekcie. To, czym ja zajmuję się, to projekt Detox, gdzie końcówka jest ED, jak związki endokrynnie czynne. To jest projekt, który realizujemy z jednej strony w ramach startupu, który jest współtworzony przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską, dzięki czemu mamy wiedzę jakby z dwóch aspektów, aspektów medycznych i wpływu na zdrowie, i tym zajmuję się na co dzień w ramach swoich badań, i aspektów z Politechniki Gdańskiej, gdzie możemy wykonywać te pomiary, gdzie z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technik chemii analitycznej mogliśmy sprawdzić zawartość tych substancji w organizmie czy w kurzu domowym, gdzie można było określić, jaki jest poziom narażenia ludzi. Zapraszam serdecznie na nasz profil detox.pl i na Facebooka, gdzie w ramach kampanii Bądź Detox, Bądź Zdrowy edukujemy właśnie, w jaki sposób prosto zmieniać nasz styl życia. Bo to nie jest tak, że myśmy od zawsze żyli zdrowo i unikali tych substancji. Ta wiedza pojawiła się też nagle, zupełnie przypadkowo, zwłaszcza w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że moje dzieci mają bardzo wysoki poziom bisfenolu A w swoim organizmie. I wtedy w tym momencie był to taki przyczynek do tego, żeby zacząć zmieniać swój styl życia. Bo oczywiście badania badaniami, określanie poziomu zawartości tych substancji w organizmie to jedno, badanie wpływu na zdrowie to drugie, ale sprawdzenie tego, czy w ogóle jest szansa zmiany, to trzecie. I tak zaczęła się cała kampania od tego, że zaczęliśmy wprowadzać zmiany najpierw we własnym życiu. Po kilku miesiącach okazało się, że to działa, że mogliśmy obniżyć swoje narażenie do wartości blisko zero. I ten pomysł zaczął się przeradzać w ideę kampanii. Krok po kroku coraz więcej osób do tego projektu dołączało. No i na dzień dzisiejszy staramy się edukować w całej Polsce, a w tej chwili nawet w Europie, bo jesteśmy partnerami projektu Non-Has City, który to projekt właśnie edukuje ludzi we wszystkich państwach nadbałtyckich, jak zmieniać swoje życie, żeby przestać zatruwać siebie i środowisko. Więc mamy ogromną przyjemność wspierać ten projekt swoją wiedzą. I dzięki temu widzimy, że krok po kroku gdzieś ta świadomość rośnie, i to jest niezwykle budujące, bo przekłada się to na realnie rzeczywiście zadbanie o siebie i być może wyeliminowanie jednego z czynników chorób cywilizacyjnych. A pamiętajmy, że jest to ogromny problem, bo w tej chwili według najnowszych danych 80 milionów par na całym świecie boryka się z niepłodnością. W Polsce to jest 1,5 miliona par. 50% populacji cierpi z powodu otyłości. Co do nowotworów, mówi się, że co trzecia osoba zachoruje na nowotwór, a jeżeli nic się z tym nie zrobi, to w ciągu 10 lat co druga, a może każdy z nas, może mieć ryzyko zachorowania na nowotwór. Tutaj te substancje działają jak żeńskie hormony.
żeńskie hormony estrogeny są jednym z czynników ryzyka raka piersi u kobiet. Te substancje również mogą odgrywać rolę w patogenezie raka prostaty u mężczyzn czy raka jądra. To jest oczywiście jedna z wielu różnych grup czynników ryzyka, ale pamiętajmy, że dbanie o nasze zdrowie musi być holistyczne, w związku z czym my, zdrowie i środowisko to jest całość, w związku z czym każdy aspekt naszego działania będzie tym pozytywnym aspektem, za który podziękuję nasze zdrowie. No właśnie, żeby zakończyć pozytywnie, może na koniec jakby mogła Pani wymienić takie trzy proste zmiany w życiu codziennym, które może wprowadzić każdy z naszych słuchaczy, które powinny dać pozytywne, dobre rezultaty już od dzisiaj. Pierwsza rzecz, zadbajmy o nasze środowisko domowe, eliminujmy kurz, regularnie wietrzmy pomieszczenia i utrzymujmy temperaturę, o ile jest to możliwe, poniżej 21 stopni. To w środowisku domowym powinno pomóc w zmniejszeniu naszego narażenia. Druga kwestia, zadbajmy o to, z czym skontaktuje się nasza skóra, czyli naturalne kosmetyki o krótkim składzie. Unikajmy paragonów termicznych w sklepach i potwierdzeń transakcji, ponieważ to też może być źródło narażenia. I trzecia, zadbajmy o naszą prawidłową dietę. Starajmy się gotować z nieprzetworzonych produktów, kupowanych lokalnie, nieopakowanych, dzięki czemu dostarczymy dobrych składników odżywczych bez dodatku całego spektrum różnych substancji, nie tylko endokrynnie czynnych, ale również toksycznych, które powstają gdzieś tam na etapie produkcji. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, znaczy wierzę w to, że nasi słuchacze wynieśli z tego mnóstwo ciekawych informacji i motywacji do wprowadzenia dobrych zmian. Ja wspieram całym sercem kampanię Detox i zostawiam oczywiście linki. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim takiej motywacji wewnętrznej i powodzenia w takim delikatnym, dyskretnym, ale konsekwentnym zmienieniu swojego stylu życia, bo dzięki temu wszyscy będziemy zdrowsi. Pięknie, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się nie rozczarowaliście i tak jak Wam zapowiedziałam na początku, jest to wiedza, która naprawdę zmienia życie i zmienia podejście do życia. Także oczywiście zaglądajcie do opisu i śledźcie projekt Detox. Dajcie znać, czy postanowiliście wprowadzić jakieś zmiany. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, bo myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo ważny. I kończąc, jak zawsze przypominam, że podcast jest dostępny na YouTubie, na Spotify i na iTunesie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Tam Wam zawsze mówię o tym, że pojawił się nowy odcinek. Przedstawiam moich gości, tam sobie dyskutujemy, także zostawiajcie komentarze. To samo na YouTubie. Zawsze czekam na Wasze wrażenia. Dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie wesprzeć ten podcast. I jeżeli macie chwilę, jeżeli słuchacie mnie na Spotify'u, koniecznie zaobserwujcie podcast, a na iTunesie będzie mi przemiło, jeżeli wystawicie podcastowi opinię, dowolna, wybrana przez Was ilość gwiazdek, kilka słów recenzji, to jest coś, co bardzo mi pomaga, to promuje podcast. Dzięki temu te moim zdaniem ciekawe i wartościowe treści, mam nadzieję, że Waszym zdaniem również, trafiają do szerszego grona odbiorców. Także dziękuję Wam z całego serca i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek o 7 w kolejnym odcinku. Cześć!